Dobry wieczór. No i co? No i co? Patrzę na ekran i myślę sobie, no i mamy grudzień. A dokładnie 1 grudnia za miesiąc nowy rok, będziemy rok starsi, rąk mądrzejsi. Za chwilę święta, czas prezentów, no wymarzony okres dla każdego fotografa każdego roku, prawda? Witam was serdecznie na tym 110. spotkaniu prawie nocą. Już mi się nie ciśnie na ustaw w trybie porannym, bo to było chyba 100 odcinków temu, więc miałem, mam prawo sobie już zapomnieć. Prawie nocą, czyli o fotografii, fotograf podróży, o fotografii i podróżach. Czasami więcej o fotografii, czasami więcej o podróżach. Trochę technikali, trochę praktyki. No i takie tam nasze półtora godzinne spotkanie co tygodniowe czwartek. To mówię do tych, którzy. Jakimś dziwnym trafem, pojawili się tutaj pierwszy raz. Zazwyczaj proszę takie osoby o to, żeby się dokonały coming outu i, i, i takiego live'owego, i napisały, że są pierwszy raz i to jest ich w ogóle pierwszy raz, i że się cieszą, i takie różne rzeczy można, yy, można pisać. Dobrze, yy, dzisiaj będzie długo. Zróbcie sobie kawę, herbatę w przerwie na reklamę, której niestety nie ma. Fotograficzne świry wyzywa nas Artur z Warszawy, witając nas. No tak, jesteśmy trochę fotograficznymi świrami, bo tu widzę niektórzy z Lukowicy na Słowenii. W Słowenii się witają. No pięknie, pięknie. Ewa z Andrzejem gdzieś tam ruszyli na słoweńskie krajobrazy. Boniek się kłania z Gniezna. Daniel się kłania z Gdyni, cześć Daniel. Adaś, hej Lukowice, nie za dobrze tam wam właśnie, właśnie. Pozdrawia z Gliwic. Piotruś G. z Łomianek, tradycyjnie. Darek z Bielska Białej. Sosnowiec w postaci Hani. Jelenia w postaci Alicji. Gdańsk ponownie, Han, Han, Han Lok, to, czy to jest ktoś, kto jest pierwszy raz tutaj? Nie, no chyba nie. Han, Han Lok, nie wiem kto to. Yy, Ela się kłania z Wrocławia. Yy, Gdańsk to lubię, niesamowite miasto. Tak, tak, ja już o tym zawsze, ja już o tym zawsze mówiłem. Ja o tym zawsze mówiłem, gdyby Gdańsk był nad w, w, bliżej Krakowa, czyli zamienił się tak trochę z Krakowem, czyli to może byłoby bliżej gór, to bym się do Gdańska przeprowadził szybko. Yy, yy. Kto jest jeszcze? Ewa jest z Łodzi. Grzegorz jest tradycyjnie z naszego e, drogiego nam Podkarpacia. Dzień pochmurny i szary, no dzisiaj było fatalnie, jeszcze mam budowę pod blokiem. E, Bogu dzięki, że już tu nie mieszkam. E, Ela się kłania z Andaluzji. Ach, Andaluzja gorąca, Andaluzja. Magdalena e, kłania się wszystkim. Jest Janek tradycyjnie z Gdyni, Lublin w postaci Piotra. Justyna Małgosia z Kujaw, proszę bardzo, proszę bardzo, jest Jurek z Olsztyna tradycyjnie, Piotrek Dudeks tradycyjnie jest dzisiaj z Grenlandii, to już mówię dla tych, którzy nie wiedzą, Wyszków w postaci Ani, proszę bardzo, jest Ania, Ewa, Marek, Darek, jeszcze jedna Ewa, Marek, Boże kochany, Hania znów, Dominika z Warszawy. Kto w Warszawie będzie 8 w przyszły czwartek? Bo ja będę będę o tym zaraz mówił i będę was zapraszał. Jest Motowojadżer, jest Mariusz, jest Mateusz, jest Ewa. Yy, Saska Kępa dziś spóźniona. Dzień dobry. Bogusia z Wrocławia. Super. Katka jest z Krakowa. Zimnego jak ten diabelska, jak ta diabelska, jak ten diabelski grudzi. Kinga się kłania z Krakowa, czyli z Orlenu. Wszyscy wiemy. Magdalena z Lublina, Danuta z Sulejówka. Chyba wszystkich dzisiaj przeczytam. Dobrze, drodzy, Wiesława, Wiś, wi, Wisła się ukłania. Eee, super, super. Drodzy, dzisiaj powiedziałam, że będzie dzisiaj długo, bo będzie dzisiaj długo, bo dzisiaj mam. Kurczę, jestem takim klasycznym neofito. Jak coś mi się podoba, to od razu się chcę tym dzielić i. Właśnie skończyłem oglądać serial 1899, taki tytuł, e, twórcy Dark, e, serial twórców Dark, bo to para i powiem wam, że zobaczyłem jedną rzecz i potem zacząłem eksplorować tą rzecz i szczena mi opadła do kolan i pomyślałem sobie: "No, po sztucznej inteligencji czeka nas druga rewolucja w fotografii, e, a tak naprawdę to są dwie rzeczy, które w pewnym momencie zosta zostaną połączone. I wspomnijcie moje słowa i kiedyś powiecie sobie: kurde, Mieliśmy kiedyś takiego gościa od fotografii Trybalskiego, i on to powiedział, że tak będzie wyglądało. I tak będzie wyglądał. Więc dzisiaj coś wam pokażę. Będzie dzisiaj prześwietlenie. Włoski fotograf, wstyd przyznać, do niedawna w ogóle nie wiedziałem o jego istnieniu, mimo że ma 92 lata. I z tego co wiem, całkiem nieźle się trzyma. A jest chyba spośród żyjących to w ogóle gwiazdą fotografii włoskiej, a bez dwóch zdań, jednym z najważniejszych. Fotografów włoskich, fotografów no, drugiej połowy XX wieku, Gian, Gianni Bernego Gardin. Ktoś zna? Ja nie znała Więc będzie dzisiaj oczywiście to, prześwietlenie. Zobaczymy sobie, dzisiaj, zobaczymy sobie dzisiaj konkursy fotograficzne dwa konkursy fotografii krajobrazowej, które będą takim przyczynkiem do tego, żebyśmy pochylili się nad tematem spotkania, czyli co my możemy sobie wyjąć z oglądania zdjęć krajobrazowych do naszego krajobrazowego warsztatu, pokażę Wam parę tropów, parę pomysłów, kilkanaście zdjęć. I, i, I myślę, że to też troszeczkę, szczególnie tym, którzy jakoś próbują się uporać z fotografią krajobrazową i może im nie wychodzi, ale też tym, którzy fotografują, bo to może być też inspirujące. Parę rzeczy dla mnie samego było inspirujące, więc. Ja chcę być cytowanym starym klasykiem, a w życiu przede wszystkim nie chcę być stare. a po drugie nie chcę być klasykiem, chcę być zawsze awangardo. Yy, Hahaha. Ha. Więc dzisiaj będzie długo. Powtórzyłem to po raz trzeci. No i oczywiście przegląd Waszych zdjęć wybór zdjęcia tygodnia. Zdjęcie tygodnia jest takie super, tak mi się podoba. Ma tam małe niedociągnięcie, o którym nie umieszkam powiedzieć, ale dzisiaj w ogóle w ocenie zdjęć to jest same plusy, same chwalenie prawie, że normalnie mięknę chyba na ten koniec roku. Mięknę na ten koniec roku i co jest najważniejsze, może nie najważniejsze, ale ważne. Boże, żeby ja o tym nie zapomniał. Jeżeli miałbym o tym zapomnieć, to proszę, przypomnijcie mi, bo to mam w innej zakładce, nie w tej takiej liniowej, yy, czyli nie w, yy, 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 w chromie, nie w przeglądarce. Jest niespodzianka na koniec roku. Taka niespodzianka, która yy, jest reporterską niespodzianką jest związana z tym, że nie mamy konkursu hashtagowego. Jakbym zapomniał, to proszę mi przypomnieć o reporterskiej. Yy... Przepraszam, Ewa Mysza. Stary, to ja już jest. Już... Ja nie jestem stary, po pierwsze. Jestem strany życiem, ale nie stary. Dobra, zaczynamy, bo tu już... porze świry, stary, obrażają mnie normalnie, pójdę sobie. Yy, od czego zaczynamy? Od czego zaczynamy? O, to muszę sobie przełączyć tutaj ekranik na taki, od którego mielibyśmy zacząć. No i właśnie nie wiem, który to był ekranik. Yy, raz, dwa, trzy. Ten ekranik. Dobra. Samochwała w kącie stała. Yy, mówiłem wam, iż będę w, przyszłą, w przyszły czwartek, 8 grudnia, będę w Warszawie. Będę gościł w Warszawie z okazji mm, takiego projektu, który się nazywa, yy, który się nazywa slajdy podróżnicze in Mundo w Kinie Wisła, tak, w nowym kinie Wisła. Będzie spotkanie bogato ilustrowane filmami historycznymi, bardzo fajnymi, sam montowałem, sam wybierałem i zdjęciami, sam wybierałem z życia takiego gościa, którego nazwałem wszechmogący, Andrzej Zawada, człowiek bez którego nie byłoby zimowego wspinania. O tym jestem w 100% pewny, przekonany. Więc jeśli ktoś w Warszawie albo chciałby do Warszawy się wybrać albo coś, to ja Was bardzo serdecznie zapraszam, bo o 19.00 jest spotkanie w Kniewisła. A potem mam nadzieję, że uda nam się udać na małe, co nieco taki, czyli pączek z, z, z tym, z pączek, pączek z gorącą herbatą. Więc byłoby, byłoby mi miło się spotkać. Jak ktoś nie, komuś się nie uda, to, to, to drugie dobre, dobrze, ale pewnie mówię, gdzieś około 1920. wyskoczymy na chwilę, wyskoczymy na chwilę coś, coś tam z małego zjeść. Więc bardzo serdecznie was zapraszam. Bilety można kupić tutaj na stronie Kina Wisła. Z rzeczy bliższych mi, w sensie lokalizacyjnie, w tę sobotę o godzinie 12 wybieramy się na oglądanie e, m, ostatniej minionej edycji konkursu WordPress Foto. To będzie w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. Ogłosiłem to już na naszej grupie warsztatowej. Teraz tu ogłaszam kto ma ochotę się zabrać z nami, spotkać. O 12 oglądamy m, na pewno tę wystawę. Może coś jeszcze, bo tam są podpowiedzi, że w e, NCEKu coś się dzieje. Więc, y, więc, 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 więc w tę sobotę w tę sobotę się widzimy w węceku na oglądaniu wystawy WordPress Photo. Po prostu proszę być na dwunastą w samo południe, jak w Dzikim Westernie i sobie gdzieś tam Po Potem mam nadzieję, że sobie troszeczkę podyskutujemy na ten temat, żeby to nie było tak pusto. Drodzy, w kursie Lightrooma podstawowym zostały dołożone cztery nowe lekcje. Tutaj w lekcji pierwszej wprowadzenia do programu. Ci, którzy jeszcze nie trafili na to, no to tutaj są cztery nowe lekcje o listopad 2022, więc można sobie tutaj zaglądnąć i je przerobić. Będą dołożone kolejne rzeczy z tego względu, że Lightroom Adobe troszeczkę przerobił panel do obróbek lokalnych, więc ja chcę to zaktualizować, ale nie będę zamieniał lekcji nowym, nową wersją, bowiem, że niektóre osoby mają starsze, starsze Lightroomy, niekoniecznie te, niekoniecznie te z abonamentu, tylko te pudełkowe, które nie są aktualizowane, więc te stare lekcje zostaną, ale będzie to tak opisane, że każdy będzie nie wiedział, że jeżeli ma starego Lightrooma to tu, a jak ma nowego to tu, więc tak to będę zostawiał. Bum. No i co? No i teraz chyba muszę się podzielić tą niesamowitą rzeczą, nim przejdziemy do, nim przejdziemy do prześwietlenia naszego Włoskiego, fotografa. Kto z was pamięta taką fotografię, że była ścianka? Mm. Na tej ściance były różne rzeczy, właśnie jakiś widok, kolumienki, tak jak tutaj, prawda? Idą sobie gdzieś do góry, albo jakieś okno, albo jakaś zasłona. Pan fotograf w atelier, fotografik w atelier. E Przygotowywał oczywiście odpowiedni ten pierwszy plan, czyli był jakiś właśnie taki, taka kolumienka albo jakiś klęcznik, jakaś martwa natura, która korespondowała z tym tłem. Kto z Was to pamięta? Kto jeszcze pamięta? Ja pamiętam, bo mój wujek Emil, kwiatkowski nomenomen, był fotografem właśnie takim atelierowym i takie fotografie wykonał. Ja chyba już takie nie miałem, ale moi bracia i siostra takie mieli. E, za to mogę się pochwalić zdjęciem mojego dziadka, y, z którego się bardzo śmieję. W sensie nie, nie z dziadka, ze zdjęcia, bo, bo jest to zdjęcie oczywiście z, z czasów, y, kiedy to y, Austro-Węgry nieco na Ukrainie mieszały. Nomenomen historia, która, która się powtarza, y, bo to jest historia y, sporu y, pomiędzy Austro-Węgrami i Rosją o Ukrainę między innymi. No i mój dziadek, który był w, w armii austriackiej, był tam wtłoczony, nie wiem na jakich zasadach jeszcze, bo się o tym tego nie dowiedziałem. Śmieję się z tego względu, że bo no, no, no tak jedni mają ojca, w, dziadka w Wehrmachcie, inni mają dziadka w a, armii austro-węgierskiej. Ja miałem w armii austro-węgierskiej, więc chyba powinienem posypać głowy popiołem. No i tu jest też taka sama fotografia, bo pokazuję wam to po to, nie żeby się chwalić dziadkiem. Ale to, że, ale dlatego, że też jest taka właśnie fotografia z tłem. I teraz słuchajcie, BUM! bomba. Oglądam film 1899 serial, y, taki tu 1899 i dowiaduje się i dowiaduje się, że jest coś takiego technika filmowa, która się nazywa volume. volume. Na czym to polega? To co widzicie tutaj teraz. To jest scena z filmu 1899. Historii wam nie będę opowiadał, kto ma Netflixa, to polecam. Wszystko się dzieje na parowcu, który płynie z Europy do, do, do Stanów Zjednoczonych z uchodźcami, z emigrantami, z ludźmi, którzy szukają czegoś i uciekają od czegoś. To kluczowe, co mówię, więcej nie powiem nie będę spoilerował. I większość rzeczy dzieje się na, 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 na parowcu. Film jest mocno pokręcony, ale to, co widzicie tutaj na tym ekranie, szczególnie to, co widzicie w tle, to jest fikcja. Wyobraźcie sobie, że wpadli na pomysł taki, że wokół sceny, wokół tego, na czym grają aktorzy, buduje się wielką strukturę ekranów led i na tych ledach wyświetla się to, co się chce, jak na tej ściance, którą Wam chwilę temu, yy, chwilę temu pokazywałem. I to prowadza się do tego, że e, no, przede wszystkim aktorzy grają widząc co się dzieje dookoła, a nie na blue screenie czy na green screenie. Dwa, można wyświetlać, co się chce. Wystarczy taki materiał, albo przygotować wcześniej, po prostu nakręcić kamerą filmową, albo stworzyć obraz no, w komputerze, tak, zupełnie sztuczny, nie, nie mający związku z rzeczywistością, no coś po prostu niesamowitego. Niesamowite jest jeszcze jedna rzecz, która jest ultra, ultra ważna, i o tym nie zdawałem sobie, w sumie z tego sprawy, o tym nie wiedziałem, mianowicie to, że ten ekran świeci, więc jeżeli ten ekran jest czerwony, jeżeli o tutaj mamy jeżeli są jakieś światła miasta jest jakiekolwiek światło to to światło po prostu świeci na twarzy aktorów czyli naturalny sposób jakby plan jest oświetlony przez tą rzeczywistość dookoła jak oglądniecie sobie ten 1899 polecam a jeżeli nawet nie to zobaczcie sobie making of tam jest to wszystko fajnie wytłumaczone jak to działa jak się to robi no, no, mówię, oglądałem to z absolutną, od, absolutnym opadem szczęki i pomyślałem sobie, że to jest idealne do fotografii, bo wyobraźcie sobie, że robicie, nie wiem, sesję nie wiem, biznesową, jakąś sesję, którą, którą teraz się robi w plenerach i tak dalej, i nagle przygotowujecie sobie takie studio. No, LEDy są już tanie, za chwilę będą ultra tanie. Przygotowujecie sobie takie studio. W którym jesteście w stanie na, na ekranie, na tych LEDach, wyświetlić dowolną część świata, dowolny obraz, pewnie kupiony gdzieś w jakimś banku, zdjęć. To jest proste, bo, 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 bo to można będzie sobie pewnie gdzieś tam kupić i zrobić komuś taką sesję, która jest absolutnie naturalna. Stoi na krawędzi Niagary. Oczywiście jest to fałszywe, tak? Fikcyjne, no ale hello. Mówimy o tworzeniu, o kreowaniu jakiejś, jakiejś rzeczywistości. Eee, no tak sobie pomyślałem. Ludzie jeżdżą setki, tysiące kilometrów, żeby stanąć w jakimś miejscu i zrobić sobie zdjęcie dokładnie takie same, jak mają tysiące innych ludzi. No ile to niedawno przecież wam pokazywałem taką to, to, to słynne zdjęcie z Bali, prawda? Eee, więc co będzie stało na przeszkodzie, żeby zamiast jechać tysiąc kilometrów pójść do studia i za psi zrobić sobie dokładnie takie zdjęcie? No ja wróżę temu sukces, czyli ta technologia volume no, pójdzie w pewnym momencie pójdzie w pewnym momencie pod strzechy i zrobi furorę w świecie fotografii. A jak dołożymy do tego, że można będzie sobie kreować te rzeczywistości, no coś niesamowitego. Polecam wam naprawdę, ja, ja jestem pod totalnym wrażeniem autentyczności tego. Polecam wam poglądać sobie... No wpisać volume, na przykład Volume Movie, e, technik, albo coś w tym stylu, i, i, dostaniecie, i dostaniecie dostaniecie mnóstwo przykładów tego, jak ta technologia, tak to chyba można nazwać, jest, wy przepraszam, wykorzystywana wykorzystywana w filmie. Ja ją jakby pierwszy raz mówię, świadomość miałem w tym, w tym serialu, że to tak wygląda. O tu proszę, mamy taki, można sobie zrobić zdjęcie na koniu, gdzieś y, w. w, w Wędrując po, po dolinach środkowego, po, środkowego południowego, południowego zachodu, tak? To. I, i, I to wszystko wygląda absolutnie, absolutnie autentycznie. No, kurde, szok, szok, szok i niedowierzanie. Dobra, tyle mojego zachwytu przydługiego. Brrt, schodzimy na ziemię i przechodzimy do rzeczy, które są tutaj. Na tych naszych czwartkowach e, naj, najbardziej, najbardziej e, interesujące. Dobrze, e, jak się wczytywałem w, w życiorys naszego bohatera, buch, zobaczmy, tak wygląda zdjęcie, całkiem z niedawna podobno. Gianni Bernego Gardin, nie, tak, Gardin, nie Gardin, Gianni Bernego Gardin, muszę sobie wkuć to nazwisko, to wyczytałem, e, że... Henri Cartier-Bresson, jego zdjęcie, jedno z jego zdjęć umieścił pośród 80 najważniejszych zdjęć, jakie kiedykolwiek zrobiono. No to jest ogromne wyróżnienie. To był gość, który przez mnóstwo, przez wiele lat fotografował w Wenecji. Ma bardzo dużą kolekcję zdjęć weneckich. W ogóle wyobraźcie sobie, ma 15 milionów jego archiwum, to jest 15 milionów negatywów. Ok. No ale trochę lat fotografował, zwłaszcza, że 24 lata miał, gdy zaczął. No więc on był takim fotografem podróżnikiem, ponieważ on fotografował bardzo dużo na zamówienie do magazynów, do katalogów takich turystycznych, czyli taką można powiedzieć turystyczną fotografią się zajmował, taką podróżniczą, ale turystyczną, taką, no chciałoby się rzec przez pryzmat dzisiejszej stylistyki takiego typu fotografii, to estetyzującą, tyle że no to. Przepraszam nie ta klasa fotografa i, i nie te czasy już już teraz. Y, y, wtedy się, się, się takich y, zdjęć w folderach nie umieszczały jak dziś czasami patrzę to zęby boli. No więc sobie jeździł po tym świecie i fotografował ale ma chyba największą kolekcję fotografii włoskiej z różnych części Italii od jak on to sam mówi od od południowego Tyrolu aż po Sycylię. A dziś chciałbym wam pokazać jedną fotografię mm. Którą wykonał właśnie w Wenecji. Bum! Mówię boom, bo to jest po prostu rewelacyjne, rewelacyjne zdjęcie. Opowiedział o nim tak. Zdjęcie wykonał w 1960 roku. Miałem 30 lat. Mieszkałem na Lido w Wenecji i każdego ranka jeździłem Vaporetto, czyli tramwajem wodnym do miejsca, w którym pracowałem na Placu San Marco. To była kwestia czystego szczęścia, naprawdę. Robiłem dużo zdjęć architektury. A to było spontaniczne ujęcie. Zrobiłem tylko jedno zdjęcie. W centrum znajduje się odbicie w szklanych drzwiach. W centrum znajduje się odbicie w szklanych drzwiach to za którym stoi mężczyzna ubrany na czarno. Gdyby był ubrany na biało, to zdjęcie by się nie udało. E... No, rewelacja. Rewelacja. Popatrzmy na tą fotografię. Co jest. Y... Co jest w niej ważne, jeśli chodzi o konstrukcję? No, jeśli chodzi o konstrukcję, jeśli chodzi o kompozycję tej fotografii, to najważniejsza rzecz jest: chyba najważniejszą rzeczą jest to, jak ona jest cudownie skomponowana, jak ona jest pięknie wyważona. Prawda? Ona się dzieli na, na, na mniej więcej trzy równe części, prawda? Jedna część, druga część, e, trzecia część. E, przepraszam, ale tu mi coś się. Włączyły jakieś jakieś dziwne programy. O! Mm. I tak naprawdę te trzy części to są trzy osobne historie. To są trzy osobne historie, które w ramach których dzieją się osobne historie. Bo tak weźmy tą drugą część. To mamy jedną historię, mamy drugą historię, to jest ten pan tyłem, i mamy trzecią historię, to może prim stawiajmy. Yy. Tego pana z dzieckiem, prawda? W, tutaj w trzeciej sekcji mamy jedną historię, jeden Plim, drugą historię. Tutaj mamy jedną historię, drugą historię. E, I wszystko to jest totalnie, totalnie sklejone, pozbawione, zupełnie perspektywy, czyli mamy wrażenie, że zdjęcie jest zupełnie płaskie, troszeczkę jak rysunki gdzieś tam w piramidach egipskich. Zresztą. Idealna analogia do rysunków w piramidach egipskich, z tego względu, że tamte rysunki pokazywały tą rzeczywistość, taką codzienną, co się tam dzieje, e, no, wprawdzie w wyższych sferach, e, ale dzieje tak tutaj, e, tak tutaj ta fotografia jest jednym. Ja się z, jakby zgadzam, wręcz nawet bym powiedział, że to jest jedno z lepszych zdjęć, yy, i pewnie w, tej, w, tym, w, tej, yy, w tym rankingu Kartiera yy, Bressona to ono gdzieś tam powinno być wysoko, bo to jest idealna fotografia, która pokazuje też znak, jest jakby naznaczona znakiem czasu, że tak powiem, ma, masło maślanie, bo to jest 1960 rok. To są Włochy, które dopiero jakby powstają Włochy, które dopiero budują się z, no, z rolniczego kraju w ten taki mocno, mocno uprzemysłowiony. To jest fotografia, która pokazuje no, tą tkankę miasta, to, to co jest jakby codziennością codziennością takiego miasta, ale jednocześnie no, przez to, co w tego typu fotografii jest jakby kluczowe, a tej fotografii bardzo dobrze widoczne, to rozseparowanie tych żywotów wszystkich osób, które tutaj płyną razem, tą wodną taksówką, ale tak naprawdę jak w polskim autobusie nie mają ze sobą żadnego związku. Więc jest to gdzieś, gdzieś taki, taka fotografia, która, mówię, ma znaczenie to symboliczne, bo w jakimś sensie pokazuje no, powoli to, co zaczyna się dziać, to, ta urbanizacja, to, ta, ta cywilizacja, która, która zmienia Włochy z kraju, z kraju rolniczego w ten uprzemysłowiony, ten kapitalizm gnający, który, no, jak dobrze wiemy, sprawia, że, że, że ta alienacja jest jakimś takim elementem dojmującym. No, wydaje mi się, że na tej fotografii jest świetnie, yy, świetnie, yy, świetnie, 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 zaznaczone. Więc naprawdę fenomenalna, fenomenalna fotografia. Yy, wpiszcie sobie nazwisko fotografa do Google'a, poglądajcie więcej jego zdjęć bo tam bardzo dobrych fotografii, takich, które zwalają. Znów miałem dylemat, którą, którą wybrać. Chciałem z Wenecji obydwie. Znaczy, był taki moment, że były dwie, dwie fotografie, obydwie weneckie i chciałem wybrać właśnie wenecką, e, a ta mi się wydała chyba no, najbardziej bliska mojej, mojej, mojej wrażliwości fotograficznej, przynajmniej tak uważam, że taką jakąś chyba mam i, i, i takiej estetycznej. estetycznej e, estetycznej akceptacji. Także tak. Eee, dobrze. Eee, to tyle dzisiaj, jeśli chodzi o prześwietlenie. Wyłączamy. Patrzę sobie, tutaj na, na, co tutaj, co na liście mam, co tu jeszcze miałem wypowiedzieć. O, to jesteśmy przy reporterskiej fotografii na swój sposób, to mi się przynajmniej nie zapomnie i ogłoszę. Dobra. Uwaga, 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 ogłaszam. A Gdzie tutaj szybko, żeby to ładnie wyglądało? Gdzie tu się... O właśnie już spaliłem. Yy, ogłaszam 10 dni fotoreportażu w naszej grupie. Chcieliście? To macie. Pytaliście się, a Piotrze, jak będzie można wrzucić więcej zdjęć? No to można, yy, ale na moich zasadach. Czyli co? O, między 20 a 30 grudnia ogłaszam 10 dni fotoreportażu w naszej grupie. Dlatego ogłaszam to dziś, bo macie 20 dni, nie całe 20 dni, żeby się do tego przygotować. E, jakie są założenia? Dodajemy jednocześnie, czyli nie pojedyncze zdjęcia, ale jednocześnie, naraz i maksymalnie 8 zdjęć składających się na fotoreportaż. To jest jasne. Maksymalnie, może być mniej, ale nie więcej. Każde zdjęcie numerujemy, Kolejno, yy, gdzie pierwsza liczba jest yy, numerem zdjęcia w kolejności, a druga pokazuje, ile zdjęć jest w całości, bo Facebook tak miesza zdjęciami, że się w życiu nie połapie. Czyli pod każdym zdjęciem jest pod pierwszym jeden z ośmiu, na przykład jeden z 8, jak ktoś da 6, to będzie jeden z sześciu, Dw drugie z ośmiu, trzecie z ośmiu i tak dalej, aż do, aż do ostatniego zdjęcia. I one, te numerki mają oczywiście odzwierciedlać zamierzony przez autora, autorkę fotografii układ zdjęć. E, fotoreportaż musi posiadać tytuł, absolutnie, nie za długi, kilkuzdaniowy opis, o czym jest. No i kluczowa sprawa miejsce i datę, czy też zakres dat, jeśli był robiony e, w jakimś okresie czasu e, wykonania zdjęć. Można dodać maksymalnie trzy reportaże, fotoreportaże w tym czasie e, tychże 10 dni, ale tylko jeden dziennie. Nie trzy jednego dnia, nie wrzucamy wszystkich trzech w poniedziałek, ale w poniedziałek, wtorek i w środę. Jeden dziennie. I teraz uwaga: w zestawie mogą się pojawić fotografie, które już były udostępnione na grupie. No bo w związku z tym, że nie było dotychczas takiego takiej możliwości wrzucania materiałów o charakterze reporterskim, fotoreporterskim, no to zakładam, że część zdjęć mogliście wrzucać pojedynczo e, albo jako po prostu pojedyncze zdjęcia. Więc jeśli one się pojawiły w grupie, to nic. Jeżeli będą częścią fotoreportażu, to mogą się pojawić. Mam nadzieję, że to wszystko jest jasne. Ja to oczywiście opublikuję na grupie w taki sposób, jak tu widzicie, żeby było absolutnie jasne. E, co jest ważne? Czy będą jakieś nagrody? Nie wykluczam. To wszystko zależy. A teraz czas na przygotowanie fotoreportażu. Czyli macie 20 dni, w gruncie rzeczy 19, żeby się do tego przygotować. To zrobię w momencie, kiedy opublikuję na grupie jutro ten, tą zajawkę tego tutaj naszego, nie chcę tego nazywać konkursu, ale, ale tej akcji fotoreporterskiej, dam Wam też linki do mm, tych live'ów naszych, w których to już. Tematy fotoreporterskie były omawiane, pewne rzeczy były mówione, tak żeby to można było sobie zobaczyć, odświeżyć. No tak, plus jeszcze linki gdzieś, gdzie są fajne reportaże, żebyście mogli sobie. Ci, którzy nie mają absolutnie pojęcia, bo to też ciekawie jestem, jak to będzie wyglądało dla tych, którzy nie mają pojęcia, nigdy tego nie robili, czy będziecie w stanie i w jakiej formie taką historię fotoreporterską ułożyć. Tyle. Wrócę jeszcze do. Pierwszej strony, która tu jest kluczowa. Bo założę się o każde pieniądze, że umknie komuś, że to pomiędzy 20 a 30 grudnia 2022 roku wrzucamy zdjęcia. A do 20 grudnia nie wrzucamy zdjęć. Powtórzę to jeszcze. Jeszcze raz. No dobra, to co? To chyba omawiamy foty. Bum. Wszystko. Ja biorę łyka. Na pierwszy ogień mamy pojedynek. Grupa zapłonie, pisze Artur. No zapłonie, zapłonie. E Kamila. Kamila wrzuciła nam tutaj dwie fotografie pojedynkowe z, Krakow z krakowskiego, krakowskiej kawiarni w Sukiennicach. Jedna fotografia jest taka. Druga fotografia jest taka. W zasadzie na, na, na każdej z tych fotografii, no tak jak pojedynek miał, ma wyglądać, jest, jest ta sama scena, czy też to samo ujęcie. Tu jest troszkę szerzej, tu jest troszkę węziej, Tu mamy panią, która jest zwrócona w naszym kierunku. Tutaj mamy panią, która sobie tam dzielnie kawkę pije. I które zdjęcie jest lepsze? No mi osobiście podoba się bardziej, jeśli już miałbym wybierać, to bardziej mi się podoba to zdjęcie tutaj z panią, która sobie swobodnie kawkę pije, z tego względu, że no to jest pewna forma inscenizacji, kiedy ja patrzę na to, na tą ramę wystawy, tej kawiarnianej wystawy z tymi wszystkimi elementami, które w tej kawiarnianej wystawie się gdzieś tam rozlewają w, w w oknach, w flagach, jakiś świecznik, jakieś kawałki odbić gdzieś kamieni najpewniej. Z naprzeciwka biało-czerwone barwy, biało-czerwone kolory tychże tutaj plastikowych foteli na pierwszym planie, chociaż te fotele troszeczkę wprowadzają chaos, szczególnie ten fotel w prawym dolnym rogu. Ale tak czy inaczej, ta scena mi się bardziej bardziej podoba. No nie jest perfekcyjna, ona mnie jakoś nie zachwyca, to nie będę od razu nie będę udawał, ale jeśli miałbym wybierać, to na pewno, na pewno bardziej ta, tamta. Dlaczego tanie? I czy to dlatego, że, że pani tutaj zwraca uwagę. Pewnie trochę tak, pewnie trochę tak. Ja mam tak, że jeżeli ktoś zwraca uwagę, to, to zwrócenie uwagi musi być na swój sposób no, uzasadnione. Uzasadnione a tutaj widzę, tego uzasadnienia nie widzę. To, to zwrócenie uwagi dla mnie to jest takie klasyczne, nawet z półśmieszkiem zwrócenie uwagi na, na fotografa, czyli jakby fotografka została przyłapana przez panią która, która no, po prostu zwraca uwagę i tak półgębkiem odrobinę, bo widać, jakby oczy się trochę śmieją, buzia dopiero do tego pomysłu dochodzi. No, zerka, zerka na, na, na fotografkę. Tutaj tej sytuacji nie mamy, tutaj fotografka jest anonimowa. A mówię, że żeby nie być hipokrytą, o pokażę wam zdjęcie, moje zdjęcie z, z Hawany, gdzie mamy taką sytuację, w której no, wieloplanowa fotografia w takiej ulicznej stylistyce, w której w pewnym momencie gość się zaczyna na mnie patrzeć, ale ja to widzę w ten sposób, że to auto odjeżdża i on tak przez ramię troszeczkę z takąś taką niezbyt dobrą miną, pod oczami, które są, z marszczą czoło, patrzy na mnie niezbyt, niezbyt. Niezbyt pozytywnie i wziąwszy pod uwagę, że tu jest taka nieco agresywna, przynajmniej w wymiarze takim na pierwszy rzut oka sytuacja ten facet z rękami takimi założonymi na pasie, kobieta, która nie jest uśmiechnięta, rozmawiając z nim, to, 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 to zwrócenie uwagi na mnie dodaje nieco niepokoju tej fotografii, przynajmniej ja to tak, ja to tak odczytuję. No, gdyby tutaj doszło do takiej sceny, to może, czy, może nie takiej sceny, ale jakiejś takiej sceny, w której to spojrzenie można byłoby odczytać, że jest uzasadnione, to pewnie bym, 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 bym inaczej myślał, ale, ale w tym układzie wolę już tę fotografię. Boom. Eee, Agnieszka. Agnieszka wrzuciła nam tutaj taki Portretowo, takie portretowe zdjęcie. I aż po prostu się za głowę łapię, bo światło jest tutaj obłędne. Facet jest fenomenalnie wyrzeźbiony i światłem, i, i całym manturażem ubioru, y, kapeluszem jego. Y, no, ten kołnierzyk, no, fenomenalnie wygląda naprawdę fenomenalnie. Albania, piękny kraj, piękni ludzie. Nie byłem, ale, ale patrząc na tą, fotografię, y, na tą fotografię, to myślę sobie, że chyba trzeba będzie niedługo tam pojechać. Agnieszko, droga, portret, zrobić mu normalny portret, zatrzymać go w tym świetle, uśmiechnąć się do niego, poprosić, czy możesz mu zrobić zdjęcie i zrobić mu w takim planie, w takim amerykańskim planie, od połowy ud w górę, zrobić mu po prostu fotografię w tym świetle. Niech on ci, niech on ci patrzy prosto w obiektyw, uśmiecha się, nie uśmiecha się. Starsi państwo, zazwyczaj starsi państwo, panie, panowie mają jakiś taki większy respekt do, do fotografii i, i, i starają się być poważni, co dodaje im niesamowitego uroku i tak bym sobie tą fotografię e, e, właśnie widział, żeby to kurczę. Żeby, żeby, żeby to był taki po prostu sesyjny portret w, w, z podróży. Rewelacyjnie by było, a tak no nie ma tego czegoś niestety, a szkoda. E, Darek. Darek, Adam ci tu już napisał, ale z kolorami pojechałeś absolutnie na maksa. Ja dzisiaj będę trochę o kolorach mówił, przy okazji właśnie uczenia się zdjęć krajobrazowych, no to niech twoje zdjęcie będzie taką nauką, że tutaj z kolorami pojechałeś na maksa. Ja się zastanawiam, bo opcje są dwie. Albo ty ich nie widzisz, albo twój monitor ich nie wyświetla. To, to, to jeśli nie wyświetla, to, to wiedz, że tu są takie czerwienie róż. Taki róż fuksji w cieniach, które no, są absolutnie, absolutnie nienaturalne. Nawet jeśli była sytuacja taka, że bardzo mocno świeciło, bardzo ciepłym światłem, nie zawsze naturalne światło jest, wychodzi dobrze na zdjęciach, paradoksalnie, więc ja bym troszeczkę tutaj no, ściągnął, ściągnął, ten, ściągnął, ściągnął nasycenie no, i rodzaj światła bym zmienił, i, zmi i nasycenie. No, kurczę, nie wygląda to, nie wygląda to. W tych warunkach fajnie, no niestety. Jeśli chodzi o kadr, o cały układ, no bardzo fajne rąby, które się wcinają, takie trójkąty, rąby, które, które na siebie wzajemnie zachodzą, to dodaje tej całej scenie dynamiki, światło pod kątem. Tu masz jeszcze przepalenia po, po, po prawej stronie. Aż włączę sobie, gdzieś jest to moja No tu są jeszcze takie całkowite przepalenia, ale tu, wiesz, tu jest kolor. Tu jest zach farb. Tu w tej części, to tutaj ja mam taki róż absolutnie nieakceptowalny. To po prostu gryzie, strasznie gryzie oczy. Spróbuj to zdjęcie przerobić. Spróbuj to zdjęcie przerobić, zmienić kolory, ściągnąć to nasycenie przede wszystkim, saturację tego koloru, bo, bo, bo trudno się na to, na to się w tej, w tej formie patrzy. Yy, przez te kolory, no, no zdjęcie jest położone, a tu jest potencjał, żeby ono dobrze wyglądało. Także tak. Co my tu mamy? Mateusz. Mateusz wrzucił nam taką oto fotografię. Skojarzenie miałem w sekundę jedno. Czy państwo macie podobne? Mm. Moje skojarzenie było takie, czyli słynna fota Jamesa Dina, którą kiedyś pokazywałem, zresztą chyba na, na, na którymś używam, używam między innymi tego zdjęcia w, w kursie Lightrooma zaawansowanym, kiedy omawiam techniki fotografii, obróbki fotografii czarno-białej, bo to zdjęcie jest wypracowane pod powiększalnikiem fenomenalnie i do tego się sprowadza. Popatrzmy sobie na, 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 na to, może odpowiedzmy sobie na pytanie, co tutaj się rzuca, kiedy patrzymy na to zdjęcie. Tak, Co się rzuca na pierwszy rzut oka? Rzuca na pierwszy rzut oka. Co na pierwszy rzut oka przyciąga uwagę? I kiepuś, prawda? E bardzo mocna czerń, wyszerzona całość, po prostu to zdjęcie się czyta. Kiedy patrzymy Mateusz na twoje zdjęcie, no to tory, tak? To jest zdjęcie o torach. To jest zdjęcie o torach. Jeszcze ta zbieżna, zbieżna perspektywa. No nie, 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 nie. Wszystko bym dał, żebyś tutaj sobie stanął z boku. Mniej to równał. Tak naprawdę ta historia wygląda fajnie. Ta historia, nawet jeśli w pionie miałbyś to robić, to ona wygląda fajnie gdzieś tu. To nam jest do niczego niepotrzebne. Delikatny tor, w fajnej migiełce te semafory, jak ktoś tam zwał tak zwał słupy z tą trakcją. Delikatny tor, przełamana symetria. Zwróć uwagę, że, że oś symetrii masz wtedy w tym miejscu. A nie tak jak u ciebie, po prostu idealnie. Łopatologicznie mówisz tu, tu. Po prostu prowadź mnie tu, pokazuj mi tu. Nie. Ja nawet bym stanął troszeczkę bardziej z tej strony, z tej strony fotografował w tym kierunku. Żeby tą symetrię przełamać, żeby zbudować fajną równowagę. Tu mamy ciekawą rzecz, prawda? Bo tu jest kolejna, kolejny, kolejny zestaw słupów. I to fajną by robotę zrobiła. W ten sposób. Nie róbcie takiej łopatologii w kompozycji, bo no, zdjęcie będzie łopatologiczne. Szubienica po wykadrowaniu, Ewa. No Trochę szubienica po wykadrowaniu wychodzi. no To zdjęcie może dwuznaczne być. Torów jest po prostu za dużo. A zresztą, powiedziałem, nie będę powtarzał. Zobaczmy sobie jeszcze na Dina. E, fajne zdjęcie. Jeszcze ta jego sylwetka, jeszcze takie osadzone, nisko. A, super. Grzegorz, Grzegorz wrócił nam tutaj taką oto fotografię butański, butańskiego mnicha na posterunku. E... Słuchajcie, ja patrzę na to zdjęcie i zadaję sobie pytanie: o czym jest ta fotografia? O mnichu, o posterunku, czy o mnichu na posterunku? E... Jeżeli mnich miałby być na posterunku, miałby czegoś pilnować, to szczerze mówiąc, średnio mnie interesuje sam mnich. Bo jak wygląda mnich, każdy wie. Interesuje mnie bardziej, nawet nie sam posterunek, ale to, co ów mnich pilnuje na tym posterunku. Czyli cała ta przestrzeń. Tutaj brakuje po prostu przestrzeni. Brakuje tego wszystkiego, na co on taki zafrasowany, zobaczcie. Zmarszczone czoło. Założone, no, zablokowana post, kto się zna na tych wszystkich e, pozach, to wyczyta tutaj w sekundę. Zablokowany jest niczym niczym zamek Gerda yy. i brakuje mi tej przestrzeni, której ten, on na tej posterunku pilnuje, tego, tego, tego całego świata dookoła. Czyli co trzeba zrobić? Szerzej, szerzej, szerzej. Szerzej, dalej bądź szerzej. Nie robić zbliżenie Z tą 13 przysłona. Grzegorz, święci państwo, skąd ci do głowy taka przysłona przyszła tutaj? To gdyby mia miało być wszystko ostre, to naprawdę do, do, przy 50, przy tak. A, może, przez to, że z blisko, to większa głębia ostrości, żeby uzyskać to, to trzeba dać większą przysłonę. To jest prawda, tak? bo znamy zasadę, im dalej ostrzymy od płaszczyzny obrazu, tym głębia ostrości przy tej samej przysłonie zwiększa. No tak czy inaczej zrobiłbym po prostu znacznie, znacznie szerzej. Chciałbym tą całą przestrzeń mieć gdzieś tam dookoła, zobaczyć. Ten nich niech będzie mały, niech, niech, niech ta przestrzeń zagra, niech ta historia się wydarzy, a nie taki portret trochę mnicha zrobiłeś, który do końca portretem e, chyba... E, nie, 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 nie... Nie, e, nie ten. Nie za bardzo. Także tak. Katka. Super, super zdjęcie. Bardzo mi się podoba. Świetna ta cała historia. Tylko w kwadrat. Idealna historia. Bo to jest zdjęcie o tym budyneczku. Który wygląda dziwnie. Super rzepak. Piękne linie. Żółte. Super to kontrastuje. Super, super. Dzisiaj będę nadużywał. Dobrze położona linia horyzontu. Tak, jak tutaj zaznaczamy. Mamy tu armagedonik. Tylko nawet poświęciłbym te chmury. Poświęciłbym te chmury. I spróbował uprości, nawet spróbowałbym uprościć tą historię w kwadracie. Jeśli w panoramie, tak jak to dajesz, to chyba bym zrobił większą panoramę. Żeby to było rzeczywiście panoramiczne zdjęcie. Czyli bym 16 na 9, 16 na 10, może tak. Nic by to zdjęcie nie straciło. Całość by się działała w dalszym ciągu. W takim wymiarze, jak tutaj się dzieje, ale kompozycyjnie te, te, ta. Ja o tym zawsze mówię, że kiedy mamy liniowość na zdjęciu, w sensie no, w krajobrazie, tak, czyli mamy takie powtarzające się rytmicznie, ale nie tak jak tam w przypadku tego zdjęcia, co chodzi, tej trójkąty, rąby, które na siebie nachodzą, tylko mamy taką liniowość planów, takich placków, które na sobie leżą. Zobaczcie, to mamy jeden, dwa, trzy, no, na upartego cztery takie linie to proporcja prostokątna, taka 3 na 2 no się jakby nie, nie, nie trzyma kupy, nie kleje się trochę. Więc albo to robimy w kwadracie, albo robimy to w panoramie. Bo to zdjęcie w panoramie będzie jeszcze mocniej wyglądało. Zostanie takiej przestrzenności. Mówię, nie potrzeba nam aż tak dużo tych chmur. To ucharatamy i mamy fajną wąską panoramę, relatywnie wąską 16 na 9 bądź 16 na 10. Ale wziąłbym pod uwagę, czy nie zrobić z tego kwadrata kwadratu w ogóle. Trzeba pokadrować. Ale fajne, fajne. Super, Adam, świetne. Bardzo mi się podoba. Jest minimalizm, jest y, absurd swoisty i no, w sposób perfekcyjny te trzy postaci rozwalają cały koncept tej liniowości. Zwróćcie uwagę, tu mamy linię obok linii od... Y, Deptaka, potem tutaj murek, plaża, linie wody, fal, i dalej, dalej, aż po niebo. I trzy postaci, które są świetnie wyważone w tych swoich osiach, z ostrością na pani tu na pierwszym planie. Świetne zdjęcie, absolutnie świetnie. Kompozycja jest fenomenalna, super. To pani, która gdzieś tam wpatrzona, sobie w prawo. Oni troszkę, może bym większą głębię ostrości dał przy takiej fotografii. Chciałbym mieć więcej ostrości. E, ja o tym mówiłem już, że ostrość do czegoś służy, prawda? Ostrość nie służy do tego, że możemy, z, z, znaczy głębia ostrości do czemuś służy. Nie, nie, nie tylko dlatego, że e, ją mamy i możemy wykorzystać, ale dlatego, że ją mamy i możemy wykorzystać, żeby coś powiedzieć ostrością, głębią ostrości. Więc jeżeli zwiększymy tutaj głębię ostrości, to postaci będą... Wyraźne zdjęcie nam się zrobi bardziej płaskie. Jeżeli to zdjęcie zrobi nam się bardziej płaskie, będzie tak jak w przypadku tego zdjęcia, które kilka temu oglądaliśmy, naszego włoskiego mistrza yy, no, zyska dodatkowy wymiar. W sensie brak tego trzeciego wymiaru, trójwymiaru, nada temu zdjęciu dodatkowy wymiar. I myślę, że w tej fotografii by właśnie zwiększenie głębiostrości pomogło. Czyli bym tu raczej użył 10-11 przysłony. Tak, żeby ta ostrość poleciała za tą panią i poleciała na tych państwa idących. Mówię, żeby to, bo, mówię, mała głębia ostrości nam zwraca uwagę na tę panią. Tak, jakbyśmy robili trochę portret tej pani, a chyba, przynajmniej mi absolutnie nie o to chodziłoby, żeby tutaj portretować tą panią, bo to nie jest zdjęcie o, to nie jest fotografia portretowa w ogóle. Jakkolwiek byśmy to. Ten portret chcieli zdefiniować. Ale tak czy inaczej jest fajne, bardzo fajne zdjęcie. Yy, lubię, lubię. Elżbieta, bardzo mi się to podoba. Świetnie podzielone, z tym takim smaczkiem, żółty autobusik, który mknie sobie gdzieś tutaj przez te wyspy owcze. Malutkie białe autko, które po chwili dopiero zauważamy, bo żółty na tej zieleni, na tym monochromie takim zielonym przykuwa nasze oko. Przez poprzek kadru, to słuchajcie, to, to, to właśnie o to chodzi. Wszystko o to chodzi. o Znaczy, wszystko o to chodzi, jest, Jak ja dzisiaj gadam, yy, o to chodzi, żeby w ten sposób komponować, żeby mieć przekątne, tak? To prawie po przekątnej biegnie. Te linie się troszeczkę rozchodzą z tymi górami. Super. Mamy te, które nam tutaj biegną w poprzek. W gruncie rzeczy dosyć monotonne. Ja bym jeszcze, no nie wiem, nie byłem, nie widziałem, ale, ale to zdjęcie by wyglądało 11, i, i rewelacyjnie, jakby to wyeliminować. Gdyby była tylko ta zieleń taka, nazwijmy to tychże tutaj stoków i ten żółty autobusik. Świetne, bardzo mi się to zdjęcie podoba. Super. Fajne, fajne, absurdalne do bólu Joanna. Ten absurd mi się tutaj podoba, bo patrząc na tę fotografię, nie mamy pojęcia, na co patrzymy. Możemy się domyśleć oczywiście, nasza, nasz mózg nam podpowiada pewne obrazy, bo on ma gdzieś jest zarejestrowany na twardym dysku i próbuje na gwałt szukać jakiejś analogii. I ta analogia pewnie nam się gdzieś znajduje, a coś tam wywieszone, i tak dalej, ale nim, ten, nim ta informacja do naszego, z naszego yy, mózgu, do naszej świadomości dojdzie. To my sobie patrzymy na to i się zastanawiamy, WTF, co to jest? Fajne. Streetowo absurdalne. Fajne. Ela właśnie się wybiera na Wyspy Owcze wyeliminować. Bardzo dobrze. Jurek. Jurek, miałem dylemat, które zdjęcia Jurka do, do, do konkursów krajobrazowego wybrać. Tego nie wybrałem, bo ono mi się, bo ono mi się bardziej Yy, inaczej do niego podchodzę, a może tak to powiem. Yy. Pogratulować nieznajomej parze. Wytrwać 8 sekund wpatrując się w siebie to może tylko w przypadku zakochanych. To jest rewelacyjne. Bardzo fajne, bardzo fajne, bo, bo słuchajcie, patrzymy na to zdjęcie mamy krajobraz, prawda? Mamy krajobraz, jakiś rytm tych tutaj. Tego nie wiem, jakieś, jakieś to jest, y, alarm, no, nabrzeże na jakieś, nie, ale nie wiem, czy to, czy to jest betonowe, czy to spływające. No nie ma znaczenia. Jest jakieś nabrzeże z tymi wszystkimi światełkami, rytmami. W tle mamy miasto. Miasto, które sobie gdzieś tam świeci, e, e, żywym, żywym światłem. E, no i mielibyśmy taki absolutnie zwykły, rzekłoby się, sielski obrazek. Już troszeczkę za późno, jeśli chodzi o najlepsze zdjęcia. W błękitnej godzinie wykonane zdjęcie, ale nagle mamy tą parę. Tą parę, zobaczcie, jak oni stoją, zbliżeni biodrami do siebie, wpatrują się 8 sekund minimum. Jak tutaj, jak tutaj Jerzy był łaskaw zauważyć, więc rzeczywiście coś musi być na rzeczy, jakaś tam miłość nastoletnia musi gdzieś buzować. Fajnie przełamują symetrię, bo to zdjęcie przez ten, przez ten, e, przez te, te, te linie, prawda, wprowadza nam taki, no, układ symetryczny. Jeszcze te dwie plamy świecą też tak symetrycznie. Może troszkę wieże kościoła, e, ściołów, nam tą symetrię przełamują. Mimo wszystko, no, jest, jest to dosyć symetryczne. I ta parka, która, bum, gdzieś tutaj z boczku, z boku, żeby nie było skojarzeń. Sobie stoi i, i, i no w tym świetle, w, tym pięknym, w tej pięknej rzeczywistości, która jest oświetlona, która dla nich lśni, tak naprawdę. Popatrzcie, wszystko świeci dla nich. To jest tak, tak troszeczkę jak, jakby taka scena w rozumieniu sceny, stage, y, y, która została dla nich postawiona. Patrzę na to zdjęcie z uśmiechem. Gdyby, gdybyś ich spotkał, gdybyś ich znał, y, może tu przychodzą. Jurku, To ja bym im to zdjęcie wręczył, mieliby naprawdę fajną pamiątkę. Wnukom by pokazywali. Ech, Marcin. Marcin wrzucił nam tutaj świetną fotografię. Ech, słuchajcie, no w sposób absolutnie perfekcyjny. Ja o tym zawsze mówię. Rozseparowania. Rozseparowania. Rozseparowanie. Zobaczcie, jak. jak to, to jest jak układ sceniczny, tak. Każdy sobie przeczyta, co tutaj się na tym co na tym, co na tym, co na tym zdjęciu się dzieje, więc ja czytał nie będę, ale idealny układ sceniczny z tą taką zbieżną perspektywą w lewą, w lewą, w lewą stronę, z konturowymi postaciami. No super, naprawdę świetne, świetne zdjęcie. Patrzę z zazdrością. Zawsze, kurde, jak jesteśmy na warsztatach w Berlinie, mówię, pojedźmy na ten Tegel, pojedźmy na ten tego jakoś nam nigdy nie wychodzi. Może kiedyś nam się uda, może w przyszłym roku. E, jedyne co, bo żeby nie było. No, patrzę na parametry. ISO 100, przysłona 9, więc raczej wszystko w, w, w porządku. Hmm. To skąd, to, to, skąd ta, to, ten, to, to, to ziarno, ten brud taki, z który i obróbka, która niestety wprowadza aureolki takie, które się tu pojawiają dookoła postaci. No, no Marcinie. Hmm. Chyba bym to po prostu wyeliminował. Nie, nie do końca, jeżeli to jest jakiś preset, to ja go osobiście nie do końca kupuję. Nie, nie, nie. To ziarno mi się nie podoba. To nie wygląda jak takie fajne ziarno z Fuji 800 dawno, dawno, dawnymi czasy. Tylko wygląda jak, kurczę, jakby coś było wyciągane z cieni albo, albo coś poszło nie tak. No ja bym jednak chciał to mieć. Nawet przy tym fajnym takim, no Pastelowych kolorach, bo one nie są świecące, one są stonowane. Ten błękit jest fajny. Tutaj te pomarańcz błękit są naprawdę dobrej jakości optycznej, że tak to nazwę. To ja bym chyba jednak chciał to wyeliminować. Wy, wy Ludzie jak rzeźby, pisze Anna, i, i zgadzam się z nią, bo rzeczywiście, mimo że to dynamiczna scena jest, to, to przez to no, w końcu to jest fotografia. Zam, zamrożone postaci, pozbawione szczegółów, wyglądają troszeczkę jak. Jak rzeźby w, w tym parku, jak on się nazywa w Oslo? Yy, takich monumentalnych rzeźby z granitu. Zawsze zapominam na faunę, na winego vi, vi, winego, Albo ma gugla pod ręką. A kto nie był, to polecam. Tak, nomenomen. Nomen. Super, bardzo mi się to zdjęcie podoba. Jeśli mamy podobne, żeby nie było. Yy, tu znowu. Yy, Wigalanda. O, proszę, Magdalena mi podpowiada. Bardzo dziękuję. Tutaj znowu mamy w drugą stronę, mirku, bo, bo zdjęcie o podobnym charakterze do, do, do poprzedniego, tylko tutaj znowu mamy tak wyrenderowane, tak, 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 tak wyrenderowane, że widać każdą krawędź. Taka biała, jasna obwódka się zrobiła. Jedyne co. O, tego dołu jest zupełnie za dużo, nie potrzeba. To nam, to nam wystarczy. To sobie z tego sobie rezygnujemy. Z tego sobie rezygnujemy, szczególnie, że to niczym nieuzasadnione. Zajmuje tylko um, taka Lalinea. Ktoś pamięta Lalinea, la, la taką kreskóweczkę francuską, bardzo fajną. Lalinea. To się chyba tak czytał. Lalinea. Francuskojęzyczni są z nami. Troszeczkę mi tą Lalinea przypomina, szczególnie ze względu na ten, tą. tą te dwa elementy, które ze sobą fenomenalnie, fenomenalnie grają, zresztą te elementy też. Balu Balu, właśnie, Darku, dziękuję, dziękuję. Lalina Awasuma, Balu Balu, była świetna. Więc y, takie mam skojarzenia i też lubię takie zdjęcie. Słuchajcie, no co jest ważne w takich scenach, bo to teraz może już Ochów i Achów wystarczy, tak? Bo mamy, mówię, analogiczne sceny na swój sposób, co jest ważne. Ważne jest A, uchwycenie teatralności tych scen. Bo przecież nam nie chodzi o to, żeby sfotografować ludzi w kontrze. To za mało. Tak jak zarówno tu, jak i tu ta teatralność została uchwycona. inny sposób, w innym wymiarze. Tu jest znacznie trudniej ujarzmienie tej rzeczywistości. Nie wiem, czy autorowi się udało, czy to po prostu wiedział, że tak trzeba zrobić. Nie znamy się z Marcinem chyba, więc. Włoska hmm, lalina? A proszę bardzo, ja bym przekonał, że francuska. Ha! No proszę. Całe życie myślałem, że to jest francuskie. No nie. Yy, więc, więc, więc mówię, kluczowe jest wyłapanie tej teatralności. To są takie sytuacje, w których trzeba zrobić bardzo, bardzo dużo zdjęć, w których trzeba się pilnować, w których trzeba pilnować, co mamy w kadrze. Cały czas obserwować, robić dużo zdjęć, patrząc przez wizjer, nie przez LCD, bo nic nie zauważycie. Są trudne zdjęcia, jeśli chodzi o yy, zapanowanie nad tym, nad tą, nad, nad tą sceną. No, bardzo fajne. Dwa podobne, ale fajne. Yy... Michał, świetne czernie. Świetne biele. No, w takich kategoriach obróbki czarno-białej super zdjęcie. Ci ludzie, którzy się troszeczkę wylewają do tej wody, trochę jak, 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 jak jakieś figury, jak, jak lalki, jak elementy drewniane. No, wygląda to nieco dla mnie absurdalnie. Nie surrealistycznie, ale nieco absurdalnie i bardzo, bardzo mi się bardzo mi się podoba, bardzo fajne, bardzo fajne zdjęcie, kiedy w tym krajobrazie ktoś się pławi. No i co, drodzy, ostatnie zdjęcie, ostatnie zdjęcie, nim ogłosimy zdjęcie tygodnie, Zdjęcie Janusza, który wrzuca nam tu serię z taboru kaliskiego. Kolejny kadr z reportażu, opis w poprzednich postach. Bardzo fajna scena, bardzo fajna scena. Zobaczcie, jak, jak ta historia tutaj fajnie się, fajnie się yy, Trzyma kupy, tak? Jest grajek, który jest reprezentantem tej grupy, prawda? Bo przecież my widzimy, że oni go obserwują. E, który to grajek wchodzi tutaj do, do, do tej pani, prawda? Jest uśmiechnięty. Fajny grymas ma na twarzy, bardzo przyjemny. Widać, że, że pani jest jakby, no nie jakby, jest, jest, jest jakby uradowana, bo tutaj też widać. Ta ręka, która, nie wiem, odsuwa, trzyma się, no, generalnie ta interakcja jest strasznie, strasznie, yy, strasznie, strasznie pozytywna, absolutnie pozytywna. Yy, I co jest ważne, co jest dobre w takich sytuacjach? Blisko, blisko, blisko. Naj, najwięcej kładziemy, kładziecie zdjęć tego typu tym, że jesteście po prostu za daleko. Tutaj autor sobie wziął 35 mm, no klasyk taki streetowy f8, tak, czyli w zasadzie ostrości nie trzeba ustawiać. Jest blisko, jest blisko. Plastyka obiektywu, plastyka ogniskowej sprawia, prawda że, że, że to zdjęcie jest zdynamizowane tą bliskością. Fajnie, ostrość jest na grajku. To jest ważne, bo to ta interakcja jest ważna. To nie, nie ostrość tutaj, tylko ta interakcja jest tutaj kluczowa, bo to on wchodzi i on tutaj ma coś do zaproponowania. Ludzie tam dalej w nieostrości, ale wystarczająco ostrzy, żeby odczytać ich intencje, to o czym wspomniałem na początku, że oni są. On jest reprezentantem tej grupy, która tutaj podchodzi. I ta historia się trzyma w fajnie kupy. W takim większym wymiarze może nawet trzymać się kupy fajne. No to co? To jest ze zdjęciem tygodnia. Ja biorę sobie łyczka, a Państwo mi tutaj wypisują typy. A, Trudny wybór, dużo fajnych. Berum A to nie włoskie było, Piotr, odpowiada. no włoskie. Nie była włoska. Byłem w 100% przekonany, że, że francuska. Nie wiem, co mi do, do No proszę. Hm. Włodzimierz pisze tutaj, cześć łotku. Włoska rysownik tego ludzika nazywał się Oswaldo Cavandoli. O no, proszę, ile się człowiek jest w stanie dowiedzieć z takiego interaktywnego live'a. Oczywiście, Janusz, zdjęcie tygodnia. Agadir, czarna wdowa nad morzem. Tegel z Maroka. No proszę, czekam, czekam. Czekam na Państwa typy. Ach, przecież mamy do tego urządzenie do typowania. U. Mamy urządzenie do typowania. Marta, taniec w kontrze. Piotr, Tabor albo Tegel z Maroka. Tegel. Agadir. Oczywiście, Janusz. Zdjęcie tygodnia. Trudny wybór, dużo fajny. Janusz, świetny cykl. To zdjęcie dzisiejsze idzie po medal. Ludziki rozsypane w wodzie, proszę. Tabor. Foxtrot nad morzem. O, Foxtrot nad morzem. Podoba mi się tytuł. Tańce. Foxtrot. Dobrze, nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Tabor. Ah. And the winner is Foxtrot nad morzem. Czyli Marcin i jego tańce nad morzem tutaj. Bardzo mi się podoba to zdjęcie, bo jest graficzne, bo to jest... Ucieczka od fotografii w kierunku grafiki i ja to zdjęcie traktuję jako właśnie grafikę. Stąd ten, te pastele mi się podobają. Stąd bym troszeczkę ściągnął tej, tego sztucznego ziarna. Bardzo fajna graficzna fotografia. Super. Gratuluję dla Marcina. Brawo dla, 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 dla autora. Wy też możecie Państwo bić brawo. Pamiętajcie, to jest wybór mój, egoistyczny mój wybór, ja mnie, moje. Same zainki dzierżawcze. Yy, to co? O, jest, brawo, jest świetnie. Drodzy Państwo, to, to, to yy, przejdźmy sobie do tematu numeru, chciałem powiedzieć, ha, do tematu tygodnia. Widzę, że, że, że nie wszystkich volume jakoś tam zaciekawiło. Yy, za, za, za Czyli ta technika, niektórzy wróżą, tam gdzieś przeczytałem, że niektórzy wróżą, nie wróżą tej technice w kontekście fotografii jakiejś wielkiej przyszłości, bo przecież ludzie chcą podróżować. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale nie wiem, czy w dalszym ciągu są, ale w Stanach Zjednoczonych pojawiły się agencje, które wysyłały kartki pocztowe tym Amerykanom, których sytuacja finansowa zmusiła do tego, że nie mogli sobie pozwolić na wakacje. No a przecież nie mogli przed kolegami, koleżankami z pracy powiedzieć, że ich na te wakacje nie stać. Mam znajomych w Stanach, mam znajomych w Stanach, każdy z nas ma gdzieś znajomych, ale mam znajomych w Stanach i no, kilka razy słyszałem o tym, że jest ogromne parcie w tym cudownym kraju mlekiem i miodem płynącym na to, żeby osiągać sukces i jest cudowne parcie na to, żeby uśmiechać się nawet przez łzy i Okłamywać nawet najbliższych, że ten sukces się wciąż osiąga, jest się ciągle na propsie, na topie, jak zwał, tak zwał. Więc wierzę, że na takich rynkach, w których ważne jest to, żeby mieć niż być, to taki rodzaj fotografii może, może nawet być sukcesami. A z drugiej strony. To może być po prostu dobra zabawa, tak? Że można zainscenizować zdjęcie gdzieś na środku Sahary, podsypać piaskiem, ubrać się w odpowiedni sposób. Na ledach, wyświetlić tą Saharę i zrobić sesję sobie z dziećmi. Różne rzeczy ludzie robią, więc ja wierzę, że to się przyjmie. Jak się uczyć fotografii zdjęć krajobrazowych. Nim przejdziemy do tego. Ja powiem wam, że, że jestem umysł ścisły. Dlatego podobają mi się piosenki, które kiedyś słyszałem. Yy, jakby szufladkuję fotografów krajobrazów na dwie grupy, ale jednocześnie te dwie grupy dzielę na dwie grupy. Jasno to powiedziałem, nie wiem. Fotografi, fotografowie krajobrazu są yy, poszukujący i fotografie, fotografowie fo, w krajobrazu są Dreptający. Poszukujący to są ci, którzy szukają kadrów nowych, swoich, chcą mieć swój kadr. Dreptający to są ci, którzy dreptają za nimi i ustawiają się dokładnie, żeby zrobić takie samo idealne zdjęcie. Czy ci dreptający to są jakieś gorsi, słabsi? Nie. Może im się nie chce, może w siebie nie wierzą, może zależy im tylko na tym, żeby mieć tak samo dobre zdjęcie, a nie lepsze. Nie wiem. Są so, z drugiej strony naturaliści i. Photoshopiści. Naturaliści to są ci, którzy... No właśnie. Ha. I tu przechodzimy do sedna. Do sedna, sedna. Ja szukam, gdzie tutaj mam... O. E, słyszeliście o konkursie... To jest druga edycja, więc mogliście nie słyszeć. Który się nazywa Natural Landscape Photography... Photography Awards. E, Przeczytam wam. Twórcy y, tego konkursu chcieli stworzyć, no, jakby projekt taki społecznościowy, wystawy fotografii, która reprezentuje jeden z najlepszych prac fotograficznych w danym momencie, a jednocześnie ustanowić nowy standard obróbki zdjęć, który ma na celu uniknięcie oszukańczych technik edycji cyfrowej, które dominowały od lat w krajobrazie społeczności fotograficznych, w fotografii krajobrazowych w społecznościach fotograficznych. Można więc powiedzieć, że te zdjęcia tego konkursu są bardziej wizytówką samej natury niż fotografów, którzy je uchwycili. Chociaż zwycięzcy z pewnością na te swoje nagrody. Zasłużyli. Innymi słowy, jest to konkurs, w którym stawia się na umiejętność odnajdywania piękna natury w sposób naturalny, a nie na umiejętności fotoshopizmu, no, obróbki zdjęć. Ja tu nie oceniam. Ponieważ w moim świecie, moich wartości, rozdzielam te dwie rzeczy totalnie. Totalnie. Kwestią nie jest to, jak robimy zdjęcia, tylko kwestią jest to, czy to, co, co o nich mówimy? Przykładowo, naturalna. Zobaczcie. To jest fotografia, która została wykonana w, no, w bardzo prosty sposób. Dłuższy czas naświetlenie, naświetlania i dobłyśnięcie delikatne fleszem na pierwszym planie, które daje absolutnie niesamowity efekt. Prawda? Mi się to zdjęcie bardzo podoba. Gdybym miał się zastanowić, gdybym miał podjąć decyzję i, i wybrać Jakiś rodzaj fotografii, który jest mi bliski, to taka fotografia poszukująca, która szuka fajnych kadrów, fajnych miejsc, fajnych kontrastów, a nie staje w miejscu A i myśli sobie: OK, światła nie ma, ale to się zrobi w Photoshopie, jest mi bliższa. Jakby to jest dla mnie taka czysta idea fotografii krajobrazowej. Dlatego ja ten konkurs kupuję absolutnie. Tu są zdjęcia, no, perły, które gdzieś na grupach no, nie dostałyby poklasku. Popatrzcie na to zdjęcie: ono jest fenomenalne. Z, tym, z tymi gałęziami na pierwszym planie, z tym rozdzieleniem kolorystycznym, delikatnym, subtelnym. My się troszeczkę przyzwyczailiśmy do krzykliwości fotografii, że one muszą krzyczeć wszystkim do nas, dla nas. I przez to ten, ten, ten photoshopizm takie na nas ogromne wrażenie wywołuje. Popatrzcie. Świetne zdjęcie. Odpowiedni moment, odpowiednia pora, kiedy podnoszą się mgły. Mieliśmy taką sytuację teraz na, na, na fotowyprawie w Wietnamie, gdzie w jednym miejscu po prostu zaczął się dziać Armagedon w sposób absolutnie naturalny. Nic temu nie trzeba było po, po, pomagać. Tak? Koszt jest trudniejsze to wymaga więcej czasu. Próba statystyczna jest niższa. Po prostu trudniej robi się zdjęcia. No to co z drugiej strony? Chyba najbardziej prestiżowy, tak przynajmniej jest uważany, The International Landscape Photographer of the Year. Tak? Tutaj można wszystko. I przeglądam sobie taki konkurs i nagle patrzę. O, ok, fajne. O, ok, fajne. Ok, <grym> fajne. Ale w tym momencie to już mam dość. Prawda? Bo wszystko jest wyrenderowane. Jest dokładnie taki samo. Popatrzcie, te zdjęcia się niczym nie różnią. Nie dojrzewa że dwa są z tego samego miejsca. Tak? I to są zdjęcia, które wygrywają, i tak dalej. Tyle, że to już nie jest fotografia, to już jest grafika. To już jest taki, yy, yy, taki styl, który po prostu, yy, fine art, który, który jest. No, mocno, mocno przetwarzający obraz pierwotny. I jeszcze raz o tym powtórzę. Ja nie mówię, że to jest złe. Mówię tylko tyle, że warto o tym mówić, świadomie. Tak jak ja z innej jakby bajki, ale z innej działki, od czasu do czasu oddywam się jako ekspert ha, 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 w kwestii tego, czym himalajzm jest, a czym himalajzm nie jest. Bo to też się zatarło. Turystykę wysokogórską, którą uskutecznia dzisiaj w zasadzie 90% ludzi, 99% ludzi wspinających się w górach, nie można nazwać Himalajzmem, bo fakt, że to się dzieje w Himalajach, jakby niczego nie wnosi. To nie jest Himalajz, to nie jest sport, to jest turystyka. Tak w fotografii warto rozdzielać te fotografie, które są no, natural, tak? które są naturalne, w których nie ma tak agresywnych obróbek których fotograf naprawdę podejmuje wyzwanie, żeby znaleźć miejsca. No mi są bliższe, mi są bliższe, bo to jest bliższe w ogóle idei fotografowania. Czego można się nauczyć z takich zdjęć? Trochę zdjęć, trochę miejsc, wam wybrałem i parę rzeczy wam tutaj dzisiaj powiem. To do czego zachęcam, bardzo, bardzo zachęcam. To jest, ja tutaj sobie ściągawkę zrobiłem, żeby mi nie umknęło. To jest próba. Mm, o spojrzenia na fotografię krajobrazową to, którą oglądamy nie przez pryzmat tego, co jest na zdjęciu, tylko jakie to wywołuje emocje. Popatrzmy na tą, na tą fotografię i teraz was proszę o to, yy, żebyście sami no, rzucili po słowie, po słowie, w sensie jedno słowo, które opisze emocje, które widzicie na tym zdjęciu. Wyjdźmy od emocji. Nie wychodźmy od, od takiej dekompozycji, rozkładania zdjęcia na czynniki pierwsze, co na nim jest. Tylko wyjdźmy od emocji. To jest optymalny sposób patrzenia na, na, na fotografię krajobrazową nie tylko na krajobrazową, ale dzisiaj mamy o krajobrazowej to się nad krajobrazem pochymy. Wyjdźmy od emocji. Jakie widzicie tutaj emocje? Proszę, ja sobie łyczka biorę i czekam. Niecierpliwie. Nadzieja tu będę użyję sprzętu swojego mam, więc niepokój. Nadzieja, strach, oczekiwanie, strach, spokój. Jakiś dualizm, zagrożenie spokojem, spokój. Nostalgia. <noise> Idzie zło. Cieszę się, że ktoś y, dał tutaj słowo nadzieja, bo, bo to, co tutaj, y, 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 jakby najbliższe temu, co, co chciałbym powiedzieć, jest to, co napisała y, <coughs> przepraszam, Ewa, czyli dualizm. Groza ze spokojem. Dokładnie tak. Y, czyli spokój. Tą nadzieję, te pozytywne emocje daje nam ta zieleń żółć, piękna, prawda? Czerwony domek z tym pojedynczym drzewkiem jest to jednocześnie jakaś alegoria wyobcowania, samotności gdzieś, prawda? A z drugiej strony mamy te ciemne chmury, mamy ten strach. I, i, i zobaczcie, w momencie, kiedy patrzymy sobie na zdjęcie i podchodzimy do niego w ten sposób. Czyli opiszemy sobie emocje, które na tym zdjęciu są, to od tych emocji możemy sobie wejść, do, podejść do techniki, możemy sobie podejść do tego, co jest na zdjęciu konkretnie: dekompozycja. Ok, jest samotny domek, w mocnym punkcie, fajnie postawiony, w super kwadracie. To zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem: kadrowanie elementów tych linearnych, takich rytmów do kwadratu, one fajnie wtedy wyglądają. Czyli mamy tą, tą samotność, mamy ten, 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 ten jakiś. Jakieś wobecowanie, mamy tą grozę, co nam daje grozę. Jaki kolor nam daje grozę? Yy, naprawdę warto sobie wziąć notatnik i sobie po prostu to normalnie w świecie. O, mi się tu schowało. Yy, normalnie w świecie sobie po prostu wypisać. Konkretne rzeczy, co robi robotę, co, daje, co sprawia, że jest groza. Tak groza, jaki kolor, jaki element zdjęcia czarne, szare chmury. Nadzieja co konkretnie rozkładać to na czynniki i rozpisywać te emocje, które na zdjęciu są. Wtedy naprawdę zupełnie inaczej zaczynamy patrzeć na fotografii. Nie tylko wow, nie tylko super, tylko wiemy konkretnie, co w nas wywołuje taką emocję. Zobaczcie, zdjęcie z innej beczki. Aha, jeszcze jest. Jak czytać, tak? Żeby nie było. To akurat na 500PX jest, jest często tak, że widzimy, jak zdjęcie zostało wykonane technicznie. Gdzie? To już jest jedna rzecz. O tym będzie za chwilę, ale czym konkretnie, tak? Czyli tu jest jakiś niepełna klatka, albo tu jest nawet razy dwa. Yy, taki nieco dłuższy, w okolicach pewnie 50 mm. Yy. Obiektyw. Widzimy, jaką ogniskową konkretna rzecz została wykonana, co też może mieć znaczenie. Tutaj, podchodząc do tego przez, przez tą metodologię, o której przez chwilkę, chwilkę powiedziałem, mamy sielankowo, mamy ciepło, prawda? Od razu spisujemy sobie, co wywołuje takie elementy, które elementy wywołują takie emocje. Ciepłość kolorów. Jeżeli znamy koło kolorów. Jeżeli wiemy, zresztą o tym zaraz będę mówił, jak działają kolory na zdjęciu, to jesteśmy w stanie sobie po prostu powiedzieć, aha, czyli to zdjęcie, gdybyśmy teraz zaniebieszczyli, ono będzie zimne. Ono w pewne, gdybyśmy zrobili czarno-białe, mocno kontrastowe, to wręcz stałoby się zdjęciem niepokojnym, nie, 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 niespokojnym, pełnym niepokoju, prawda? Gdybyśmy je tak przerobili. A... Idąc dalej. 159 mm przysłona 11, 120 sekundy. No tutaj bym przy tym takiej nie, nie robił takiego czasu. OK, trochę za, za długi. Ale też patrzymy. Techniczne zdjęcie, takie technologiczne wręcz, prawda? Eee, sama grafika z tego wszystkiego powstała. Dlaczego? Bo długi obiektyw, bo skrócenie perspektywy. Wiemy o tym, bo słyszeliśmy na live'ach chociażby. Jak działa skrócenie perspektywy, co nam daje, jaki efekt, ale jednocześnie troszeczkę zyskujemy trójwymiaru przez to, że ta część pierwsza jest niebiesko-zielona, zimna, ta część jest ciepła, ta część wystaje troszeczkę z tej niebieskiej. Bardzo fajne zdjęcie no, no, z, takich, z takich miejskich e, krajobrazów. Z drugiej strony, z innej strony, zupełnie tu mamy tą samą sytuację, czyli używamy długiego obiektywu, bo patrzymy sobie, widzimy, że zdjęcie zostało wykonane 116 mm. I wiemy, że te cudzysłów, góry, te fale, te, te pionowe, wręcz ściany, są złudzeniem optycznym. Prawda? Czyli, jeżeli chcemy takie miejsce, takie, takie zdjęcie zrobić, to. Trzeba poznać technikę, wiedzieć na czym wygląda, to, na, na czym polega to skrócenie perspektywy, ale z drugiej strony szukać takich miejsc, gdzie takie skrócenie można wykorzystać, jak południowe Morawy, prawda? To był ze mną na plenerze, to takich zdjęć ma 30, bo tam właśnie takich, takim, efektem się, takim efektem się zajmujemy. Z drugiej strony e, kolejna rzecz. Taka analiza powinna obejmować jeszcze coś innego. Co my mamy tutaj? Białe drzewo. Kiedy białe drzewo jest, no podpowiadam, tutaj nie mamy niestety daty, bo to jeszcze z starszych czasów 500px jest, no ale mamy na wiosnę. Długa ogniskowa, znów zdjęcie zrobione na wiosnę. Patrzymy, gdzie są cienie, światło idzie z tej strony. To nic nie pozostaje nam poza znalezieniem miejsca i wykoncypowaniem za pomocą jakichś rozwiązań, w którym miejscu to zdjęcie zostało zrobione. Dokładnie ta sama sytuacja. Kolor drzew sugeruje nam drzewie, jedyne iglaki, które, które tracą igły, chyba jedyne, ale na pewno żółkną, czyli jesień. Przeglądając takie serwisy, jesteśmy w stanie sobie o, zobaczyć, że to jest jakieś jezioro gdzieś we Włoszech, a chociażby to pokazywałem używając Google Earth. To, to, to jedna z lekcji kursu fotografowania w podróży, jesteśmy w stanie sobie tą miejscówkę precyzyjnie znaleźć, przyjechać tam i, i teraz uwaga, niekoniecznie robić takie samo zdjęcie, to samo, ale będąc w tym miejscu, widząc, gdzie jest światło o tej porze, e, o, jesteśmy w stanie sobie e, właśnie za pomocą Google Earth e, znaleźć miejsce, w którym, w którym e, będzie to światło o tej porze. Jesteśmy w stanie tutaj być i zrobić zdjęcie o podobnym w wymiarze klimatu o, o podobnym charakterze. Z druga strona kolory. Cały czas patrzymy na kolory. Jeżeli zdjęcie nas urzeka kolorem, uwodzi nas kolorem, to za, zadajmy sobie pytanie jaki to jest kolor e, i, c, i, jak, i jaka to jest paleta kolorystyczna. Ja nie wiem gdzie to jest. E, chyba tutaj. E, już na którejś, którejś lekcji może później pokażę pokazuje takie narzędzie chyba Lightroom dla zaawansowanych gdzie wrzucamy zdjęcie i pojawia nam się paleta kolorystyczna jakie kolory zostały użyte konkretnie na zdjęciu to już w postprodukcji możemy sobie po prostu wybrać jakie to kolory mają być zresztą jak ktoś nie uczestniczy to, to zapraszam a jak ktoś uczestniczy a jeszcze nie dotarł to tu jest bardzo fajna lekcja 2 godziny 15 minut takie no, ap owo, od jajka, od początku, jak sobie z fotografowaniem krajobrazów y radzić, więc można sobie to jeszcze doglądać, ja rozwijam te myśli. Y banalne rozwiązanie: jak uzyskać taki efekt, to trzeba sobie wyobrazić, ile zajmuje przejechanie samochodowi z tego miejsca do tego miejsca. Dlaczego z tego do tego? Bo światło jest białe, czyli auto jedzie w naszym kierunku. Y autor tej fotografii Napisał 8 sekund. No to wiemy, prawda? My sobie możemy na miejscu e, policzyć. Dłuższy czas naświetlania, poruszone chmury. To wszystko jest do analizy. Miejsce, w jaki sposób została technika, e, jaka technika została wykorzystana. Nawet bez tych parametrów, ale słuchajcie, tu macie gotowe parametry, gotowe opisy. Marzyłoby mi się, żeby tak wszyscy na, na naszej grupie, e, wszystkie elementy e, opisowe wrzucali. E, kolejna rzecz. Po zachodzie słońca najczęściej. Okej, okay, słońce zaszło, już nie świeci, coś tam na niebie jest, składamy się, wychodzimy. A czasami po zachodzie słońca zaczynają się robić najpiękniejsze rzeczy na, na niebie, bo słońce chowa się za horyzontem pod dużym kątem zaczyna oświetlać wysokie chmury, które są tuż nad nami, i zaczyna się po prostu czas przed błękitną godziną, i błękitnej godziny, który jest obłędny kolorystycznie. Już samo miejsce nie jest istotne, ale jakby przeanalizowanie, co na tym zdjęciu nas urzeka i dlaczego na tym zdjęciu, mimo takich pięknych kolorów, nie ma słońca. No właśnie dlatego, bo on już jest pod linią horyzontu. Eee, tak jak nie lubię szerokich kątów, takich ultra szerokich kątów, tak tutaj zostało po prostu no, w perfekcyjny sposób wykorzystany obiektyw 16 mm. Przysłona F16 trochę duża, ale przy dobrym obiektywie to daje radę. Jeszcze taki nie ma jeszcze nie ma takich dużych strat. Co nam to dało? No dało nam w sposób wręcz nienaturalny to zakrzywienie. Pierwszy plan nam się mocno 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 nam się powiększa. Ja dlatego tak apeluję o pisanie parametrów przy zdjęciach, szczególnie krajobrazowych, bo to pokazuje bardzo dużo. Tu niestety podnosi się nam troszeczkę horyzont, ale nie wygląda to źle, bo całość jest mocno pokręcona, ale Dłuższy czas naświetlania plus taka przysłona daje jeszcze ten efekt. Zwróćcie uwagę tych, tych zbieżnych chmur, które do środku kadru gnają albo z tego środka kadru gdzieś gnają, więc to wszystko jesteśmy w stanie wyczytywać ze zdjęć. Przy założeniu, że wiemy na co patrzeć, wiemy jak patrzeć. I, i popatrzcie jeszcze tutaj. Na, popatrzcie, 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 jeszcze tutaj na kolory. prawda Druga rzecz to jest zestawienie dwóch kolorów. Taki tutaj wpada w, w nieco w magentę. W, w, tutaj na piasku i, i, i zgaszony, taki niebieski. Super to wygląda. E, pojedynki. Jeżeli podoba nam się jakieś miejsce i myślimy sobie, kurczę, ale piękne góra, to Piotruś, to dla Ciebie specjalnie, do Piotra Dudka tutaj pije, to znajdźmy sobie zdjęcia tego samego miejsca robione o różnych porach dnia. To jest totalna wiedza dla nas. E, oprócz techniki, jak tu akurat Taka sama, długie czasy naświetlania, ale e, e, tutaj nie wiemy, kiedy tu jest, tu jest wrzesień. E, zdjęcie wykonane w wrzesień, to moim zdaniem to jest gdzieś początek, e, e, może być koło marca, bo to już jest poziomowe pozimowy, rudości, prawda? I teraz, będąc w takim miejscu, jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy przygotowując się do wyjazdu, kiedy nam pojechać, kiedy jest, kiedy nam najbardziej pasuje. To miejsce, jeśli chodzi o kolory, o, o, o szatę roślinną. To jest super zdjęcie. To takie sobie. Te same miejsca w tym samym czasie w różnych sezonach wyglądają inaczej. Słynna aleja kasztanowa na południowych morawach, w zależności od tego, jak jest obsiana. O, coś mi się tu przełączyło, przepraszam. E wygląda wygląda różnie, prawda? To też jest istotne, żeby wracać w takie miejsce. No i koniec końców yy, postprodukcja. Miejcie świadomość tego, na co patrzycie. To zdjęcie, to jest czysta postprodukcja. Odcięte czernie, czyli matowe taki mat painting pay, pay, <coughs> painting. Prawda? Matowe zdjęcie. Takie światło, ja to już wiem, że ono jest zrobione, to jest po prostu zrobione. To jest bardzo dobra postprodukcja, która daje taki efekt y, obrazowy, jak, na, jak, jak malarski, prawda? Dokładnie ta sama sytuacja. Dokładnie ta sama sytuacja. To wszystko jest postprodukcja. Nie miejcie też kompleksów, bo pewnie gdybyście zobaczyli y, oryginał tej, tego Rawa przed postprodukcją, to powiedzielibyście sobie. No okej, okay. mam podobnie. Dokładnie tak, masz podobnie. To jest fotograf, na którego jak, jak przygotowując się do dzisiejszego live'a trafiłem, który no jeśli chodzi o postprodukcję, malarskość tego co, co pokazuje, to niektóre zdjęcia, ta seria cała jest naprawdę świetna. Wszystko w tym samym stylu, na miękko. Z bardzo bogatą strukturą, gęste zdjęcia, długimi obiektywami robione, i tutaj niektóre są naprawdę, naprawdę super. Co z nich sobie wyjąć, wyjść dla siebie, zabrać? No, przede wszystkim charakter. Każde z tych zdjęć ma dokładnie taki sam charakter. Czyli robione jest w pochmurny dzień, burzowy dzień, najczęściej, kiedy. Podnoszą się mgły, podnosi się wilgoć, kiedy słońce gdzieś przybija. Zostały wszystkie zdjęcia tak samo obrobione, z odcięciem czerni. Analizujcie to. Nie, 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 nie patrzcie tylko na fotografię w ten sposób krajobrazowo. To jest super. To jest naprawdę ostatnie chyba zdjęcie z tej, z tej serii, nim z, zakończymy, które mi się, które mi się, które mi się naprawdę najbardziej, najbardziej podobny. Weźcie, no, kolor ma znaczenie. Mięk, te wszystkie miękkości, to wszystko są techniki, których da się nauczyć i w postprodukcji, jeżeli chcecie robić takie właśnie e, e, bardziej fine artowe fotografie, da się to, da się to wy, wy, wyćwiczyć. Jest, taka, jest cały taki blok w kursie Lightrooma dla zaawansowanych, jak działa kolor. gdzie ja parę tych elementów omawiam dosyć dokładnie, szczególnie Wykorzystanie kolorów w praktyce, ale też jak w cudzysłowie kopiować kolory z innego zdjęcia, czyli jak spróbować y, przerobić własną fotografię y, w takim stylu, żeby była no, podobna do jakiegoś zdjęcia, które nam się podoba, po to, żeby się nauczyć tych technik, bo to jest trochę tak, że y, musimy znać te techniki, musimy się ich nauczyć, po to, żeby móc nimi sobie już potem żonglować i szukać swojego jakiegoś własnego y, artystycznego stylu. Drodzy. Tyle. Tyle na dziś. No, nawet tak długo nie poszło. Półtorej godzinki. To, to tak jak zwykle nam poszło. Jurek pisze tutaj tak. Zawsze uważałem, że więcej potu to większa satysfakcja. W... Wersus wygodnego kombinowania w yy, stosunku do yy, wygodnego kombinowania przybiórku. Zgadzam się z tobą. Także tak, 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 tak. Piotr pisze cały rok o Kirki także cały rok tak, ale pamiętasz, jak myśmy tam pojechali, mieliśmy tak rudo pięknie, szczególnie mi się podobało. Armark Krystianson tutaj podpowiada Artur. No, fotografów, słuchajcie, w tym stylu fotografują. To jest najgorsze. Fotografów fotografujących w tym stylu, takimi miękkimi, z tym malarskością, z takimi pastelami, z tym światłem robionym. Jest po gwizdek, po prostu jest ich naprawdę, naprawdę mnóstwo, mają po, po, po setki tysięcy followersów, bo ludzie chcą takiej fotografii, chcą oglądać takie piękne obrazy. I bardzo dobrze niech sobie oglądają. Ja zawsze radzę szukać sobie jakiegoś własnego wyrazu i przede wszystkim uciekać od takiej aptekarskiej, aptekarskiego piękna, takiego wycyzelowania tego, żeby to było po prostu tak piękne, że w dołku ściska. Żeby, kurde, jakby jakiś niepokój do tych swoich fotografii wprowadzać. Taką myśl, taką myślą się kończę się kończę, kończę dziś, ja się nie kończę, ja się dopiero zaczynam. Kończę dzisiejsze spotkanie yy, prawie nocą. Bardzo Wam dziękuję za udział. Jeśli Wam się podobało, kciuczek do góry, bardzo proszę yy, subskrypcję, dzwoneczek to wiadomo, wszystkim, którzy mnie wspierają, yy, którzy kupują mi kawę co miesiąc yy, tu jest pod filmem taki odpowiedni przycisk kawowy. Bardzo, bardzo dziękuję yy, za wasze wsparcie. To jest bardzo miły gest z Waszej strony. Yy, widzimy się. No, za tydzień widzimy się w Warszawie. Kto będzie w Warszawie, to na pewno się widzimy. Co za tygodniowy live, to zobaczymy, czy się wszystko uda tak, jak sobie planuję. Jeśli się uda, to się zobaczymy, eee, ale będę dawał o tym znać. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o naszym reporterskim konkursie, pamiętajcie o fotografii krajobrazowej, żeby ją analizować, rozkładać na czynniki pierwsze i szukać własnego stylu, wyrabiać sobie ten, ten swój własny styl, swoją własną wrażliwość, wykorzystywać do tego własnego stylu. Pozdrawiam Was ciepło i idę się yy, przykryć, bo zimno. Hej!